którzy bywają na dużo regatach przedolimpijskich i tak dalej, jak widzą jeszcze mocniejszą promocję, chyba ja bym powiedział Trójmiasta, może nie Gdynia, Trójmiasta i nawet Puczka, do zorganizowania właśnie tych regat przedolimpijskich w 2015 roku? Może ja dwa słowa. Jest to impreza ISAF, czyli to jest, są to pewne światowe federacji, też oczywiście rządzi pewnymi prawami. Jest to również eliminacja olimpijska. W związku z tym uczestnictwo w tych regatach jest dość liczne. Liczymy, że to jest mniej więcej 1500 zawodników, około 1000 łodzi. No, szacunkowe to są liczby, zależne oczywiście od miejsca, ta frekwencja się troszeczkę może zmieniać. I są oczywiście różne wymogi stawiane przez federację. I żeby sprostać tym wymogom, musimy mieć zapewniony budżet takiej imprezy. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie zorganizowania regat. Co umiemy robić i to nie jest problemem. Oczywiście to jest sprawa również i dopieszczenia mediów i zrobienia wszystkich, wprowadzenia wszystkich tych nowinek technicznych, które są dostępne w takim formacie, jakim to jest używane na Igrzyskach Olimpijskich, czyli na żywo, przekazy, z wody, co kosztuje. I żeby temu sprostać, musi być porozumienie pomiędzy organizatorami, przy tym myślę o właśnie miastach, które powinny być tymi gospodarzami takiej imprezy. I to prawdopodobnie jest najtrudniejsze zadanie, dlatego że to wychodzi poza pewien cykl wyborów politycznych i dzisiejsze decyzje niekoniecznie będą realizowane w przyszłości przez następców. Ja jestem po jakichś wstępnych rozmowach i z prezydentem Gdańska, i prezydentem Gdyni. I oczywiście chęci są, tylko musimy to ubrać w jakąś w taką strukturę, która będzie niepodważalna politycznie przez następnych parę lat w przypadku zmian właśnie politycznych. Ale jeżeli chodzi o są, tak, bo ja rozumiem, to, jakie szanse, powiedzmy procentowo, 40, 30, 50? Jeżeli będziemy mogli mieć coś na kształt listu intencyjnego szybko, a szybko to myślę wrzesień, bo mamy wtedy spotkanie tak zwane executive tego ISAF-u, to byłoby to pierwsze zasygnalizowanie naszej chęci organizacji. I listopadowe spotkanie federacji mogłoby to już w jakiś sposób zagwarantować, bądź przynajmniej wziąć to na tak zwaną krótką listę, żebyśmy ostateczne decyzje bardzo niedługo mogli podjąć. Więc decyzja wstępna bardzo szybko jest potrzebna. Jeżeli chodzi o stronę tutaj organizacyjno, akwenowo, wszystkie te wszystkie aspekty żeglarskie, no to w ogóle tutaj nie ma żadnych problemów. Jeżeli mówimy o kilku miastach, czyli w naturalny sposób Sopot się wpisuje, jeżeli chodzi o deski, prawdopodobnie Górki Zachodnie, większe łódki pilowe, być może pozostałe Gdynia, ale to jest oczywiście bardzo wstępne i to żadnym jeszcze dyskusjom temu, żeśmy nie poświęcali uwagi. Także od strony żeglarskiej jest absolutnie spokojny, akweny są znane, dużo międzynarodowych imprez było organizowanych, w związku z tym do tego, że do tych akwenów i do sposobu organizacji nikogo nie będziemy musieli przekonywać cybyt mocy. Dlaczego? Bo pan Mateusz jest przedstawicielem Gdańska jako promocję, a na pożegnaniu tutaj minister Giercz właściwie złożył deklarację. Chyba, że myślę, że ten szczebel prezydentów, ministerstwo i wtedy listy intencyjne to już idzie. Więc otwierasz się może od dłuższego czasu, to nie jest pomysł, który urodził się kilka dni temu. Banalnie największym problemem będzie chyba zjednoczenie trzech naszych miast, bo tak naprawdę jedna gmina nie będzie w stanie pociągnąć takiej imprezy ze wszystkich względów, od logistyki począwszy, na pewnie finansach skończywszy. No ja cały czas uważam jednak, że sport jest ponad podziałami i przy takich kwestiach bez problemu będzie można jednak zorganizować taką imprezę. Tak jak Tomek powiedział, wstępne deklaracje są, to praktycznie z każdego szczebla już pracujemy też nad całą formułą takiego przedsięwzięcia. Jakie są szanse? No to
oczywiście dużo czynników temu tutaj trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast to, co będzie przemawiało na pewno na naszą korzyść, to fakt, że Igrzyska Olimpijskie kolejne są poza Europą, więc niemal w 100% można założyć, że ta impreza Mistrzostwa Świata i SAF-u odbędą się w Europie, jako osobą centra europejskie. No, a czy to będzie Polska? Na pewno będzie również kilka innych miast, czy państw kandydowało do organizacji tej imprezy. To też jest jak gdyby kolejny aspekt, po prostu trzeba stanąć w szranki. Jest to kolejna forma rywalizacji, nie tylko o medale, ale w tym przypadku o przejęcie takiej imprezy. No i będziemy o to walczyć. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to zapraszam, nasi goście jeszcze są do Państwa dyspozycji na rozmowę na Dziękuję bardzo. Ciekawego się udało. No, trzeba szybko zacząć na pobrać, bo to jest kwestia takiego profesjonalnego lobbyingu, bo to nie o to chodzi, ale to środowisku, w którym mamy kupę znajomych, tych istotnych, którzy później podnoszą rękę i głosują za tym, oni się nawet szybciej do tego. Ja muszę być Dlatego, że to szybko można było ministerstwo i wykorzystanie mojej pozycji w tej chwili jest bardzo ważne. To jest bardzo cholernie. Myśmy robili z panią Ręczem też w tym momencie, i wyżej ci ludzie są, tym lepiej, nie? Oczywiście. Jeżeli pan chciał ten plan gospodarowania, tak, tylko mi maila na tego maila przysłać, bo tak ja odszukam i prześlę panu takiego gotowca. Klasy, dobra, dziękuję bardzo. Nie ma problemu. Tematy gryjskie panu interesują. No więc właśnie, też ta Marina to bardzo dobrze tutaj... To są bardzo ciekawe plany, to jest pytanie, co dojdzie do skutku, bo tutaj ja już o takich planach nie słyszałem, że... Ja wiem, tak, ale ja też... Ale to tak powoli się. Na pewno dużą przeszkodą dla inwestora. To jest właśnie krótki sezon, że to jest fantastyczne. Do tego się nie przeskoczy, nie? Bankę się nie podgrzejemy. Symboliczne 400 milionów, które gdzieś tam trzeba, plus budowa czego, eksploatacja w tym momencie. Chyba się Szwedzi się szykują, to znaczy kraj, tak słyszałem, nie? Szwedzi lubią Bałtyk. No tak, po sąsiedzku też robimy bardzo dużo jakąś synergię. Autostrada, taka struna, Gdynia, Promowa, większe domy i tak dalej, to się wszystko fajnie wiąże. Autostrada z Olsztynowa, do Chorwacji, nie? To ciekawe projekty, one się tutaj tak zrozumiały. Tutaj to jest silne przyczuły. Tak, to bardzo, bardzo logiczne. No zobaczymy. No może być ciekawe, nie? Mamy potencjał, to wiemy. Bardziej się boję.
tak to tak, byliśmy w różnych miejscach na rynkach, dużych imprezach, w miejscach, które właściwie poza taką imprezą nie żyje. Tak, oczywiście. Dobra, ja się jakoś się odzywam. Co?